Manchester City został zgodnie z oczekiwaniami klubowym mistrzem świata, po tym jak pokonał 4 do 0 Fluminense. Co można powiedzieć o tym meczu? To, że wyglądał tak jak wyglądać powinien. City pokazało, że jest ekipą lepiej zorganizowaną, przede wszystkim w defensywie. Z drugiej strony ekipa z Brazylii zagrała bardzo po brazylijsku, wesoło. Naprawdę bardzo mi się podobało i wzbudziło mój duży szacunek to, że Brazylijczycy chyba za punkt honoru przyjęli sobie to, że tu należy po prostu rozgrywać bardzo krótkimi podaniami. Nieważne, na jakie by nie był pressing inkrywala, że lagi to w ogóle jest poniżej jakiejkolwiek krytyki i honor Brazylijczyków na to nie pozwala. No i dzięki temu podejściu ten mecz w ogóle dało się oglądać, tak naprawdę było trochę fajnych sytuacji z bramkarzem kiwającym się, z Alvarezem i tak dalej. Widać też już było, że nie bez powodu Marcelo jest piłkarzem ekipy z Brazylii i odstawał, wydaje mi się, nawet na tle swoich aktualnych kolegów. Fajnie też było zobaczyć inne znajome twarze, hypowane, y, nie wiadomo jak swego czasu. Czy sympatyczny bandyta w postaci Melo? Generalnie jednak stało się to, co stać się musiało czyli ponownie ekipa z Europy zdobyła ten tytuł, no i Manchester City będzie przez przynajmniej kolejny rok nosił plakietkę najlepszego klubu na świecie. Gratulacje, bo zasłużenie.